Siema, dzisiaj sobie przetestujemy Evercraft Online. Jest to, jak wyczytałem na stronie, gra MMO, która czerpie z klasycznych MMORPGów. Tyle, że w takim wokselowym wydaniu, bo grafikę tutaj już widać, nie? Tutaj mamy sześciany, taka Minecraftowa grafika, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To są tylko dwudniowe testy. Także też za dużo nie zobaczymy. I tutaj mamy jakieś światy. Serwery medium, medium, low. Dobra, no i dawaj ten serwer. Mamy postacie. Robimy postać. Tyk. Aha. Dużo klas jest. Trochę jak w WoWie, nie? Mamy rasy i to klasy. Warrior. Shadow Knight. The class combination is difficult. Rogue War Wizard. Enchanter, Magician, Necromancer, Wizard. Tutaj mamy jeszcze Paladyna, Rangera. Rogue Druida. To jest jakiś Monk. Beastlord. Beastlord. A nie, to nie będzie to samo. No po prostu wziął Rangera. Lubię Rangerem grać, także... To zobaczymy. Create. Enter world. Zobaczymy, jak się będzie grało Rangerem. Dobra, jesteśmy w gierce. Tutaj mamy jakieś tam instrukcje. Dobra. No i co? I tu jest moja postać. Chodzimy sobie tak. O. Chciałem z kimś gadać. Coś na czacie się dzieje. To jest NPS? Nie, chyba nie. Tu są NPC. Leont. O, jest inwentory. Tu jest broń jakaś. Chciałem to ubrać. I letter. Dobra, tu coś mamy. Whatever. Ja muszę to ubrać jakąś? A nie powinien dostać łuku jako ranger? Z tego co widzę, to rozmowy z NPC-ami są zrobione trochę jak w Tibi. Czyli idę, klikam. NPC on coś mówi. I pyk, tu muszę kliknąć. I on sobie wtedy mówi dalej. Problem jest taki, że nie mam pojęcia co ja mam tu zrobić. Czy ja dostanę jakieś questy od tych ludzi? Od tych NPC-ów? Nie ma mapy. Tu jest jakiś snake. O, dziwne dźwięki. Dawaj królika. Jak tu się bije? Autoatak? O. O kurde. Chyba padnę na tym wężu. Na to wychodzi. Ale mam regen HP duży. No zobaczymy. Tu są skille też. Tak, w TB. Chodzi na to, że ta gra to będzie taka Tibia w... trochę innej grafice. No. Walka też wygląda jakby była turowa. No zobaczymy. Raczej skina od tego węża. Chociaż wbiłem levele, ofensa. No, ale umarłem. You have died. Okej, no jestem tutaj z powrotem. Idziemy jeszcze raz do tego węża spróbować. Nie mam pojęcia, czy to są jakieś questy. Znaczy, jak będę przy ognisku, to będę szybciej się regenerował? Nie wiem. Dobra, pytanie, czy ten wąż ma tyle samo HP? Zregenerował się chyba. Tam się w miarę szybko regeneruje. Dobra, bo ten wąż ma drugi level. Tu jest pierwszy level, dawaj tego walimy. Jak się go... Czemu nie mogę? A, no chore. O!
Dobra, no ale ja chcę go wbić. Chyba się nie da. A królik? No. Też się nie da. Aha. Królików się nie da. A wąż mnie porobi. O, a tego? Aha, czekając, bo ja autoatak mam kliknąć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tutaj, cyk. Dziwna jest ta walka trochę. No dobra. Królika da radę. Ma za małe skille chyba, żeby węża atakować. No, hit jeszcze. Dobra, padł. Jakiś lód? O, jest lód. Czy nie ma? Ale powinien być. No dobra, teraz dawaj tego. On też ma pierwszy level. Pyk. Gdzie mam expa? Żółty pasek to jest exp? Jak tak, to potem powinienem wbić level. Dobra, pada. No i nie wbiłem levela. Co? No drop item? Co znaczy no drop? Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, ale ja nie mam pojęcia, gdzie jest level, nie? Charakter win. A tu jest mój level. Mam 10% levela. I za królika dostanę 5%. Aha. Przecież ja to będę wbijał level, kurde, przez tydzień. Nie wiem, no wbiję kilka skilli, ofensa albo coś. I może wtedy... pójdę na węża. Pytanie, czemu ja łuku nie mam żadnego. Jako ranger, nie? To jest bardzo dobre pytanie. No zobaczmy, może dam radę już teraz z lepszymi lekko skillami. Oka. Przy okazji poskilluję też trochę, nie? Nic ciekawego nie dropnąłem, żadnego itema. No i chyba... rip. Chyba, że będzie regen. Zaraz. No był regen. Ale no... co jeden dostałem. Nie wiem, bijam te skille niby, a i tak giga często misuje. Nie wiem, no jak miałbym powiedzieć, taka... w zasadzie Tibia... w lekko innej grafice. No i trochę gorsza. Nie wiem. Trochę dziwna ta gierka, jak mam być szczery.